Byłem wtedy na testach w Maccabi Tel Aviv. Byłem w Izraelu. I zadzwonił do mnie trener Wójcik i zapytał się, czy chciałbym grać w Pogoni. Dużo tutaj przyjechało nowych zawodników i to z dobrych klubów, bo to i z Legii, którzy grali gdzieś tam w Lidze Mistrzów, w reprezentacji. Z tej starej Pogoni, tak jak mówię, Leszek Pogłodowski, Bartek Ława, Radek Majdan i ja zostaliśmy. Dla mnie, jako dla chłopaka ze Szczecina, wielka radość, że w końcu Pogoń jest postrachem dla innych klubów, że mamy zespół, który jest szanowany i że sam w czymś takim uczestniczę. Tutaj nie było łatwo się przebić w tym sezonie do podstawowego składu. Zabi zadzwonił tam parę minut później i mówi, ile tam zarabiasz? No nie, słuchaj, mów mi, rzucił mu kwotę, mówi, słuchaj, to samo dostajesz tutaj. Przyjeżdżę do Szczecina. Mija 20 lat od momentu, kiedy Pogoń Szczecin zdobyła drugie w swojej historii wicemistrzostwo Polski. Czasami mówi się, że piłkarzy przywozi się w wagonach towarowych, zwłaszcza w środek z zagranicy. W przypadku Pogoni było trochę inaczej. Szczecin w ogóle kojarzy mi się z takim trochę innym miastem niż większość w Polsce. Wszystkie dziewczyny chodziły tutaj na koturnie, gdzie to było tylko takie w Szczecinie. Z Kazimierzem Węgrzynem to jest w ogóle ciekawa historia. Ze mną i z nim. On o tym nie wie, ale mu o tym właśnie zamierzam powiedzieć, bo Kazimierz Węgrzyn grał stopera i ja grałem z tym samym numerem co on, czyli z numerem 4, bo tak bardzo mi imponowała jego gra. Pierwszy wolny chyba numer i nie mogłem pewnie za bardzo wybierać, bo moim ulubionym numerem zawsze była piątka. Jesteśmy w Krakowie, w mieście, w którym dziś żyją i pracują zawodnicy, którzy w 2001 roku w Szczecinie razem z Pogonią zdobyli wicemistrzostwo Polski. Zobaczymy się dzisiaj z Grzegorzem Milcarskim i Kazimierzem Węgrzynem. Zapytamy o to, jak oni pamiętają wydarzenia ze Szczecina 20 lat temu, jak wyglądała wtedy szatnia, no i jak wyglądała gra Pogoni. My po prostu mieliśmy dobry zespół i myślę, że mieliśmy wielu takich piłkarzy, którzy potrafili czasami wstać i powiedzieć, co myślą o pewnych rzeczach. Także to myślę, jest bardzo pozytywne w szatniach i ta szatnia jest wtedy czysta, taka, no nie ma jakichś niedomówień. To był zespół i mówię to z pełną taką odpowiedzialnością. Przecież byłem i w Widzewie, i w Górniku Zabrze, i sporo lat w Olimpii Poznań, i trenowałem z Lechem Poznań, i z Zawiszy Bydgoszcz swego czasu jeszcze też jakiś czas, mimo że nigdy tam nie wystąpiłem, to w Pogoni śmiem twierdzić, że to była najlepsza atmosfera w polskim zespole. Okazało się, że to byli super goście, a najfajniejszy z nich wszystkich to można powiedzieć Grzesiek Mielcarski, który był tym człowiekiem, który rozluźniał tą atmosferę w szatni, który był sympatyczny, który był dla każdego miły. Nawet jak ktoś przychodził z zewnątrz, to on go pierwszy, jako pierwszy wciągał w tą szatnię. Jacek Bednarz, tak jak mówiłem. Kaziu Węgrzyn, który profesjonalista, słyszymy w telewizji, jak się wypowiadał, to był człowiek. Nie, oni przyjechali tutaj przede wszystkim grać w piłkę jak najlepiej i myśmy sobie pomagali. Graliśmy na zmianę. Dubicki Dymkowski, Dubicki Mielcarski, Brazylia Dymkowski, Mielcarski Dubicki. Tych rozwiązań było różno. To z kim się panu grało najlepiej w ataku? Wtedy? No na pewno z Grzegorzem nie mogliśmy grać, bo byliśmy podobnymi, nie wiem czy taki mecz nawet był, podobnymi charakterami na boisku, jeżeli chodzi o charakter napastnika. Natomiast Brazylia bardzo fajnie podawał piłki. Na treningach Brazylia. Także pamiętam, że właśnie ja poleciłem trenerowi Wójcikowi Brazylię. W Szwajcarii chyba byliśmy na obozie. I Brazylia chyba z 40 metrów strzelił taką bramkę Wójcik i fajnie, że go poleciłeś. Begdas, Sabri Begdas kupuje Pogoń Szczecin. Prace nad powołaniem sportowej spółki akcyjnej Pogoń trwały ponad 2 lata. Dziś to długo oczekiwane przedsięwzięcie doczekało się finału.
Zawodnicy najpierw podpisali kontrakty, odebrali koszulki, później złożyli ślubowanie na sztandar klubu Pogoń, a następnie w obecności ponad 6 tysięcy widzów na stadionie rozpoczęła się wielka feta. Może przychodzili właściciele wtedy Pogoni z tortami w trakcie zajęć, z perfumami i jak ktoś miał z chłopaków urodziny, to te torty, te perfumy tam na środku boiska tak ostentacyjnie wręczano zawodnikom. Następnie kibice obejrzeli mecz sparingowy Pogoń Zagłębie. Rywal z Lubina występujący w nie najsilniejszym składzie postawił się portowcom zdecydowanie, ale w końcu kropkę nad i sobotniemu świętowaniu postawił Piotr Mosur, zdobywając w 90. minucie spotkania filmowego gola. Zawsze w każdym sezonie otworzenia sezonu u nas tradycji po Turcji, zawsze przed meczami, jeden tygodniu otwiera się sezon. I my tę tradycję chcieliśmy otrzymać tu w Polsce i każdy raz by widział przed zaczęciem rundy, jak wyglądają, rozumiesz, kto gdzie gra. Robert Dynkowski, najlepszy napastnik Polski. I that's it. Na początku nie pamiętam, jaki był cel postawiony przed nami, natomiast po rundzie jesiennej byliśmy liderem. Jechaliśmy do Szczecina i dobić parę pucharów. Nie jedno, kilka. Nie tylko w Polsce, za granicą. Czy UEFA, czy puchar. Nie wiadomo, jaki puchar będzie, ale na pewno staramy się na wszystko dobić wszystkie puchary, mistrzostwo Polski, do Szczecina przewieźć. Przed rozpoczęciem pojedynku kibice, a przyszło ich na stadion około 17 tysięcy, wyrzucili w powietrze 25 tysięcy serpentyn. Wracam myślami ten obrazek, kiedy ludzie rzucają te serpentyny. Ten moment, kiedy wychodzimy z tego tunelu i te białe serpentyny latają po boisku i tak zrobiła się taka ściana, która oddziela nas od kibiców. Na moment taki. I potem to zbieranie tego wszystkiego, ten czas, ten dym, wrzawa. Ja powiem, chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy, dobrze jakby piłkarz zobaczył to od drugiej strony, jakby to zobaczył, jakby udało się zawodnikowi zobaczyć tak z drugiej strony, jak to wygląda, jakby był na trybunach. Wcześniej był Wójcik, potem był Lorenz. Tak się złożyło, że na tą pierwszą rundę jesienną zawsze trener Lorenz zabierał 19 osób. Czyli wiadomo, że jedna osoba musiała iść na trybuny, bo w protokole można było wpisywać tylko 18 osób. Koniec peronu. To chyba nie jest miejsce dla Bartosza Ławy, dlatego że po 20 latach wciąż jest aktywnym piłkarzem, gra w Pogoni. Idę do drugiego trenera zapytać się, kto na trybuny. No. Bartek, no niestety ty. No to już ciśnienie lekko podniesione, bo człowiek by chciał sobie pograć w takim meczu. Na trybunach komplet. Pytam kierownika, czy jakiś bilet ma. Nie ma biletu, wszystkie sprzedane, nie ma gdzie siedzieć. No to wymyślono, że idę do Młyna Pogoni, bo tylko tam jest miejsce, żeby tam można było usiąść. Po meczu wołam ochroniarza, mówię, czy jestem piłkarzem, że chciałbym wyjść tu do kolegów, bo mamy pociąg zaraz. Nie wypuściono mnie. Półtorej godziny siedziałem jeszcze w Młynie na stopniu, na betonie. Chłopaki tam mieli rozbieganie jeszcze po meczu, zawołałem Radka Majdana i mówię, Radek, no powiedz ochroniarzu, że jestem piłkarzem, ja jestem z wami, że ja chcę na chatę jechać, no, że ja tu nie zostanę. Nie wypuszczono mnie. Siedziałem półtorej godziny jeszcze w Młynie, ale na pociąg zdążyłem. Właśnie po wygranym meczu w Krakowie, gdzie wracaliśmy, to był właśnie wesoły pociąg. To był też taki takie poczucie wartości, że my możemy tą Wisłę ograć i możemy zdobyć to Mistrzostwo Polski. Stare wejście na stadion przed remontem wygląda dokładnie tak jak 20 lat temu. Ja pamiętam, jak wchodziło się na mecz, były dwa sposoby metodą albo na wkrętach, czyli przechodziło się przez takie barierki dołem i wchodziło w kolejkę, albo pytało się pana, czy mogę z panem wejść na mecz i pan mówił, że to jest mój na przykład syn albo chrześcijan. Niech panowie spojrzą, co tu się dzieje? Mamy ponad 20 tysięcy ludzi. Mi to się bardzo podobało, że po meczach niejednokrotnie, po meczach wygranych, na początkuśmy wszystko tam tłukli, to pojechaliśmy, jeździliśmy do Międzyzdrojów. Tak? Jeździliśmy, Radek gdzieś tam organizował, czy chłopaki ze Szczecina, którzy tam wszystko mieli połapane pensjonat. Zabieraliśmy tam, nie, że jechaliśmy tam sami. Jechaliśmy tam ze swoimi dziewczynami, kto już miał żonę, no to z żoną. Dzieci jechały tak samo. Picia może nie było zbyt dużo, bo każdy w miarę oczywiście był świadomy, natomiast nie ukrywamy, po wygranym meczu zawsze się tam gdzieś spotykaliśmy. Mieliśmy pap naszego takiego przyjaciela jeszcze, Rolanda Czubaka, fana Realu Madryt, z którym grałem w juniorach Pogoni i on miał swój pap,
I pamiętam, że zawsze chodziliśmy do niego po meczu, na tak zwane piwko, tam były zawsze Liga Plus na kanale, oglądaliśmy skróty innych spotkań czy inne mecze bardzo często. Jeżeli jako zespół, to spotykaliśmy się u niego, to mieliśmy takie swoje miejsce. Lubiłem tam przychodzić i nie chodziło tylko o granie, ale właśnie tam szatnie, tak? Że było wesoło, że były docinki i nikt się nie obrażał, że były te żarty. Przyszedł do nas zawodnik czarnoskóry, jak wszedł pod prysznic, to nagle jak zobaczył niektórych z nas, to uklękł i zrobił tak. Respekt. Tego nikt nie rozumie. Kiedyś pamiętam, jak Robert Dymkowski powiedział, że chce poznać Adama Małysza. Bo to takie było pytanie dziennikarza, z kim chciałbyś się spotkać? Często zadawane piłkarze. I moi wszyscy koledzy, zazwyczaj to jakieś gwiazdy popu. Ja mówię, serio? No przecież jest papież, jest w tyle fantastycznych ludzi na świecie, przy całym szacunku oczywiście dla Adama Małysza. A ten Małysz to był taki zwykły chłopak, taki jak my, który nagle zaistniał. Ale żeby, że tak powiem, ziścić marzenie Roberta, wzięliśmy mój kombinezon bramkarski, napakowaliśmy w niego puste butelki wody mineralnej, więc on taki był napompowany, z dwóch desek zrobiliśmy na RTL, ale akurat się złożyło, że w ten dzień Adam Małysz był twarzą przeglądu sportowego, więc przykładaliśmy na szafkę. Przyszedłem do szatni i zobaczyłem kukłę gotową do startu z bloków. Oczywiście wiadomo, no, trochę byłem zdenerwowany, przyznam szczerze, ale dzisiaj uważam, że to był świetny pomysł. Olek Salenko, jaki to był zawodnik, jak on był w Pogoni? Czy to w ogóle był piłkarz wtedy, jak na tamte czasy? Czy on w ogóle, można było go tak nazywać? Chyba nie. Ja nie wiem, co dzisiaj robi Olek Salenko, natomiast przyjechał no, król strzelców. Fakt, że no, król jednego meczu, gdzie strzelił 4 bramki chyba, przeciwko Kamerunowi czy 5, nagle pojawił się w Pogoni, no, ale z racji też tego, że no, mówiąc o sportowym prowadzeniu, było to takie dalekie od przyzwoitości. Nawet mieliśmy podejrzenie, że na jednym meczu był bardzo zmęczony, siedząc na ławce rezerwowych. Graliśmy mecz z Galatasaray 3-0 czy 4-0, a ja z Olkiem Salenko wtedy graliśmy w ataku. A oni nas tak 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. I ten Olek Salenko tak złapał tą piłkę, jak żeśmy rozpoczynali już po raz czwarty od środka i tak mówi bliac, Grek, coś mówi do mnie, za miękkie te piłki są tutaj, nie? Jakby się skupiał na tym, że piłka jest za miękka, a my już dostajemy czwórkę, za chwilę piątkę i sześć. Z tym autokarem nawet może można powiedzieć też sytuacja, który ty z tym Mercedesem, który Sabri Begdas nam tutaj zafundował, który mieliśmy jeździć na mecze. Autobusem podróżowaliśmy często na mecze po 9 godzin, wracaliśmy nad ranem, także to było słabe. To był Mercedes z nazwy, tak jak mówię, i on jeździł dużo chyba wcześniej na trasie Warszawa i Stambuł, miał chyba z 1 000 000 km zrobione, śmierdziało w nim. I ktoś tam podniósł głos, że nie będziemy nim jeździć, to pamiętam w Warszawie wszedł taki duży pan bez karku i się zapytał, nie, czy ktoś nie chce jeździć tym Mercedesem jeszcze. Z Sabri Begdasem nie można było dyskutować za bardzo, jeżeli chodzi o takie sprawy. Częste spotkania z panem Begdasem, z jego ludźmi, nie, pieniądze na czas nie wpływały na nasze konta albo w ogóle nie wpływały. Musieliśmy sobie sami płacić za mieszkania, które wynajmowaliśmy, więc zaczęły się problemy. Do końca czerwca wszystko miało być załatwione, ale w lokalnej prasie pojawił się wywiad, z którego wynika, że Sabri Begdas chce się wycofać. Zaczynaliśmy z pułapu 70 tysięcy złotych do podziału i każdy wygrany mecz dochodziło po 30 tysięcy po prostu. Jeżeli mecz przegrany, to pula spadała do 70, trzeba było to budować od nowa. A propos mojego szczęścia, graliśmy chyba bodajże za 220 tysięcy już. Ja w tym momencie wskoczyłem do składu i od tego momentu pan prezes przestał płacić. Teraz więcej mówiono o tych przepychankach w mieście z Sabrim. Na temat tych terenów, że jednak nic z tego nie będzie. My byliśmy troszeczkę między młotem a kowadłem, bo prezes Begdas też wykorzystywał nas w rozmowach z miastem. Czasami nam nie płacił pieniędzy, z tego tworzyły się konflikty, jakieś tam protesty. Bo nawet jak to wicemistrzostwo zdobywaliśmy, to tylko pół roku było dobrze. Później już zaczęły się tarcia na wiosnę, więc tutaj można powiedzieć, że jeżeli chodzi o finansowe sprawy, to dalej było tak jak było. Coraz bardziej nas to uświadamiało, że po prostu Sabriemu Begdasowi zależało przede wszystkim na terenach wokół stadionu, a projekt drużyny miał być do tego dodatkiem. Gdyby Sabri Begdas do końca wytrzymał i finansował ten zespół, to myślę, że mieliśmy bardzo duże szanse na to, żeby to mistrzostwo zdobyć. Od początku było wiadomo, że wczorajsze spotkanie, mimo że zapowiadające się poważnie, bo już u notariusza, niczego nie zmieni. I tak się też stało. Sabri Begdas powtórzył, spółka chce konkretnego terminu przekazania terenów wokół stadionu, gdzie są działki. Miasto powtórzyło, takich gwarancji dać nie możemy. Begdas i Dyś opuścili Szczecin w fatalnych nastrojach. Miasto powoli szuka nowego inwestora, a tymczasem w niedzielę rusza liga. We'll be right back.
Czyli mogłem się pogodzić z tym, że to gdzieś wypłynęło z klubu jakaś informacja. Mieliśmy zgrać się z kimś jakiś mecz z okazji Dnia Dziecka i kibice z głównej trybuny obrzucili nas monetami. Ja się mogę cieszyć z tego bicia Mistrzostwa Polski, ono nie jest mi obojętne. Chciałbym być mistrzem, nie byłem. Ale jak ktoś mi powiedział, że to mistrzostwo będzie zabrane z tytułu tego, że sprzedaliście mecz, a dowód jest taki i taki, proszę bardzo, zabierzcie i jeszcze oddam to, co zarobiłem w Pogoni, czy wszyscy powinni to zrobić. Pogoń Szczecin w sezonie 2000-2001 była tematem numer jeden. To nie było tańczone i śpiewane, że mamy wicemistrzostwo Polski, bo faktycznie, jeżeli Pogoń miała być wtedy wicemistrzem Polski, to być może kwestią bramek i to miałaby zdecydować ostatnia kolejka. A ostatnia kolejka mogła decydować o tym, że skończymy na trzecim. No, Wisła okazała się od nas lepsza, zresztą cyklicznie zdobywała Mistrzostwo Polski. Natomiast sukces też nie. Dla mnie to nie był jakiś sukces. To od nas zależy też, jak kto na to patrzy. Na pewno nie finansowy sukces, tylko wizerunkowy bardziej, można powiedzieć. Część to ocenia, jako to było wicemistrzostwo ludzi, którzy tu przyjechali, nie pogoniarzy takich, tak? Typowych, bo ilu nas było? Z 5-6 może takich pogoniarzy, którzy tutaj grali wcześniej, a reszta dwóch chłopacy, którzy przyjechali. No ale nie ma tego najważniejszego, nie ma medalu, bo paradoksalnie był to chyba jedyny sezon w historii Ekstraklasy, gdzie PZPN nie wręczał srebrnych i brązowych medali. No, jest to przykre, bo dla wielu z nas był to jedyny sukces w seniorskiej piłce. Ja na pewno z takiego medalu bym się cieszył, jakby wisiał w jakimś takim fajnym miejscu. Spojrzałbym sobie co jakiś czas na niego, bo przypomniałyby się te fajne chwile. Dla mnie największym marzeniem, zresztą niejednokrotnie rozmawiałem o tym z moimi przyjaciółmi ze Szczecina i miałem takie obiecane wydarzenie, które się niestety nigdy nie spełniło, że po Mistrzostwie Polski, kiedy zdobędziemy, powiedzieli, że załatwią mi autokar bez dachu. Zawsze chciałem przejechać się ze Stadionu Pogoni na wspomniany Wałę Chrobrego, świętując Mistrzostwo Polski z całym miastem, ale to jest takie moje największe, chyba niezrealizowane marzenie sportowe. Jeżeli miałbym cofnąć czas i zmienić sezon jakiś właśnie i mógłbym mieć na to wpływ, to zmieniłbym właśnie ten sezon w Pogoni wtedy w 2001 roku, żebyśmy zdobyli Mistrzostwo Polski. Jeżeli, jak się wdziwam, z mojej strony, nie powinnam, ale przeproszę do wszystkich was, ale uważam, nie zrobiłam krzywdy na Szczecinie.